Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na moim kanale niezwykły gość, niezwykły wykład, niezwykłe wydarzenie. Pani profesor Bożena Muszyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dla mnie człowiek, który zrobił na mnie tak ogromne wrażenie swoją wiedzą, erudycją, ale także takim człowieczeństwem, ciepłem, obejściem. No, krótko mówiąc, słuchasz i zakochujesz się na zabój. Pani profesor, pani u nas na wykładzie, który będzie za moment do odsłuchania, mówiła o grzybach, prawda? O roli grzybów w regulacji mikrobioty jelitowej. Proszę nam powiedzieć, dlaczego w ogóle zajęła się pani tym tematem i dlaczego dla pani ten temat jest taki ważny? Cześć, bardzo dziękuję za wspaniałe wprowadzenie. Witam Państwa. Jestem pracownikiem Katedry Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z wykształcenia farmaceutą klinicznym. Natomiast grzyby towarzyszą mi od trzeciego roku życia, bo wtedy zaczęłam je zbierać razem z tatą i uczyć się je rozpoznawać. Natomiast wiedza merytoryczna zaczęła się w momencie podjęcia pracy magisterskiej, zresztą tutaj taka, to nie jest anegdota, ale rzeczywiście spod Grzybka u profesora Grzybka i od tego momentu chciałam przede wszystkim się zainteresować, dlaczego tato karmił mnie właściwie całe życie grzybami i gdzie leży te ich świetne właściwości dietetyczne, prebiotyczne. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to prebiotyki, oczywiście to przyszło z czasem. No i przede wszystkim właśnie właściwości lecznicze. No i potem potencjał grzybów leczniczych właściwie nie przestaje mnie fascynować, podobnie jak cała naturoterapia. Tak, i o tym się pięknie mówisz. Mówisz głównie w kontekście osi mózgowo-jelitowej, zmian mikrobiomu. Ja myślę, że w tej chwili zaprosimy naszych słuchaczy do odsłuchania tego wykładu. Natomiast obiecuję Państwu solennie, bo wiem, co się będzie działo, jak bardzo Państwa ten temat zafrapuje. Obiecuję solennie, i tu Pani profesor wyraziła na szczęście zgodę, że zrobimy dłuższe spotkanie. I pani profesor porozmawia ze mną o grzybach, ale także o glonach, dlaczego warto sięgać po glony, po które glony warto sięgać, a po które zupełnie nie. Pani profesor, to też trzeba dodać, jest praktykiem, także ta wiedza, oprócz ogromnej wiedzy naukowej, merytorycznej, to także jest wiedza, którą możemy odnieść do naszej praktyki, jak jesteśmy lekarzem, dietetykiem, farmaceutą, czy po prostu, jeżeli interesujemy się zdrowiem, naprawdę warto posłuchać pani profesor, bo to jest absolutna tajemnica wiedzy. Witam Państwa bardzo serdecznie w tej wspaniałej konferencji i przede wszystkim na początku chciałam podziękować organizatorom za zaproszenie i możliwość podzielenia się kilkoma informacjami na temat zastosowania surowców jadalnych w kierunku działania prebiotycznego oraz wynikającego z tego działania na cały organizm. Dowody na to, że surowce naturalne stosowane są od pradawna, a właściwie od początku ewolucji człowieka, bo już w grobach Neandertalczyka znajdowano zioła, aromatyczne zioła, które zawierają, obecnie wiemy, olejki zawierały i zawierają olejki eteryczne, ale takim namacalnym dowodem na zastosowanie jako surowca leczniczego, w tym przypadku akurat owocników grzybów, jest Oci, czyli człowiek lodu, człowiek, którego znaleziono zamarzniętego w lodzie i właściwie którego zwłoki datuje się, że mają 5300 lat. Ten właśnie człowiek lodu, ubrany w skórzane spodnie i buty, miał ze sobą tylko broń i woreczek, w którym miał dwa owocniki grzybów leczniczych, między innymi właśnie widocznego na zdjęciu porka brzozowego. I początkowo naukowcy uważali, że on miał owocniki właśnie tych grzybów jako żywność. No, prawda jednak jest zupełnie inna, dlatego że on niestety żywił się miał dość złą dietę, ponieważ głównie pokarmem zwierzęcym. Natomiast wykryto u niego bardzo wiele schorzeń. Jego wiek taki biologiczny szacuje się na między 40 a 50 lat. Natomiast
bardzo wiele schorzeń, takich jak wynikających przede wszystkim z obecności pasożytów wewnętrznych, takich jak nawet włosogłówka, owsiki, ale również zewnętrzne pasożyty, wszy. Przede wszystkim bardzo dużo stanów zapalnych wynikających z takich chorób jak zwyrodnienie stawów, też stwierdzono, że reumatoidalne, nie tylko zwyrodnieniowe, ale reumatoidalne zapalenie stawów. Stwierdzono, że cierpią na miażdżycę. Wiele stanów chorobowych, na które właściwie odpowiedzią i remedium właśnie jest porek brzozowy, ponieważ on działa zarówno przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przede wszystkim parazytobójczo, ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, immunostymulujące. Także to, co w tej chwili wiemy, on właśnie te owocniki miał jako leki. Jeżeli chodzi o oczywiście kolejny problem, to w obecnych czasach nasza dieta zawiera bardzo dużo żywności przetworzonej. Bardzo mało, nawet jeżeli chodzi o produkty takie jak kiszonki, jeżeli właściwie jemy czy kapustę kiszoną, czy ogórki kiszone, najczęściej nie robimy ich sami, tylko kupujemy w sklepach, gdzie one sprzedawane są no, najczęściej w jakichś zamkniętych foliowych opakowaniach, gdzie fermentacja jest zatrzymana i tam już tych dobrotliwych bakterii nie ma, które powinniśmy dostarczać z dietą. Oczywiście, jeżeli chodzi o dietę, to bardzo ważne jest to, aby jak najwięcej w diecie też było błonnika pokarmowego, który oczyszcza jelita, poprawia przez to wchłanianie i wszystkie te bardzo ważne substancje z surowców naturalnych będą się przedostawać, wchłaniać do przewodu pokarmowego. To, co bardzo ważne, wszystkie surowce naturalne, które mamy w diecie, które też stosujemy jako suplementy diety czy leki, wykazują synergizm. To jest dobra wiadomość, bo właśnie wiele można łączyć razem i uzyskiwać znacznie lepsze efekty. Do takich najważniejszej grupy związków i chyba też znanych od najdawniej o działaniu prebiotycznym należą przede wszystkim sacharydy, a te najintensywniej działające to są właśnie z grupy polimerów fruktozy, czyli fruktany, galaktozy, czyli galaktany, glukany, czyli tutaj polisacharydy, które często są zbudowane wyłącznie z glukozy, czy glukozy w połączeniu z innymi cukrami, czy też innymi grupami oraz grupami na przykład siarczanowymi oraz białkami. Grupą, tak jak powiedziałam, od najdawniej wykorzystywaną zarówno z roślin, jak i grzybów są takie homogenne polisacharydy, jak beta-glukany i alfa-mannany. Beta-glukany to największa grupa naturalnych prebiotyków pochodzących właśnie z surowców naturalnych. Ich działanie, ich aktywność polega przede wszystkim na tym, że stymulują układ limfatyczny poprzez stymulację makrofagów do wydzielania interleukin, które bezpośrednio działają na limfocyty T i B, czyli aktywują odpowiedź komórkową i humoralną. Oraz również stymulują makrofagi do wydzielania interferonu oraz aktywują komórki natural killer, które też mają bardzo ważną aktywność w niszczeniu komórek nowotworowych. Aktywność tych związków zależy od wzajemnego przez nim połączenia cząsteczek glukozy w łańcuchu, bo najbardziej aktywne są oczywiście, jak już wspominałam, beta-glukany, czyli te związki, w którym glukoza jest połączona poprzez związanie beta-glikozydowe. I najlepsze związki to są te, które mają właśnie spośród glukanów, które mają rozgałęzienia w połączeniu beta-1,3 i 1,6 z rozgałęzieniami. Ale od właśnie stopnia rozgałęzienia zależy w ogóle struktury trzeciorzędowej, czy właśnie można powiedzieć porozgałęzienia, zależy rozpuszczalność w wodzie, ważna jest też masa cząsteczkowa, to wszystko wpływa na aktywność tych związków. Jeżeli chodzi o taki przykład polisacharydu, bardzo znany i powszechnie stosowany,
To jest nim lentinan. Lentinan jest związkiem izolowanym z gatunku Lentinula edodes, to jest drugie zdjęcie, twardnik japoński, popularnie zwany shiitake. Ten gatunek, ten właśnie polisacharyd, podobnie jak PSK, Crestin PSP inaczej, czyli polisacharyd uzyskiwany z Trematesa versicolor, z moza, z drożdży, czy inne właśnie polisacharydy są stosowane w konwencjonalnej medycynie przy leczeniu pacjentów onkologicznych w trakcie chemii i radioterapii, ponieważ wybitne właśnie działanie immunostymulujące znosi uboczne działanie radio i chemioterapii. To znaczy wiadomo, że w trakcie radiochemioterapii pacjenci są szczególnie podatni na infekcji, na infekcje, ponadto odczuwają zmęczenie, nudności, wymioty, brak apetytu i wszystkie te właśnie dolegliwości niweluje polisacharydy grzybowe, właśnie te konkretne, które są stosowane u pacjentów, aby byli przede wszystkim mieli silniejszy układ immunostymulujący. Właśnie to działanie prebiotyczne, bo oczywiście te wszystkie polisacharydy, one są też trawione przez bakterie w jelicie, w jelitach i ulegają podczas trawienia degradacji do kwasu przede wszystkim propionowego, butyrolowego i octowego. I co ciekawe, te kwasy są bardzo ważne, bo kwas propionowy ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, natomiast kwas butyrolowy ma działanie immunostymulujące dodatkowo i to bardzo poprawia stan jelit, stan enterocytów, dzięki temu jest lepsza szczelność, lepsze wchłanianie. Także jak Państwo tutaj widzicie, oczywiście tych gatunków, z których pozyskuje się te substancje, jest bardzo dużo, wspominane drożdże, jeżówka soplowata, soplówka, przepraszam, jeżowata, to są gatunki, które i wiele innych gatunków jadalnych właśnie te związki zawiera. Bardzo ważnym polisacharydem o takim właśnie dobroczynnym działaniu również na cały organizm człowieka jest chityna. Chityna występuje naturalnie, bo ile polisacharydy, o których mówiłam, to są głównie egzopolisacharydy, czyli występują wewnątrzkomórkowo, to chityna buduje ściany komórkowe grzybów. Jest to związek, który jest polimerem aminoglukozy, więc mamy dodatkową grupę aminową. Natomiast związek ten i jego sole, które powstają w organizmie, ma działanie przede wszystkim odtruwające, dlatego że chityna wiąże chociażby metale ciężkie, wiąże też cholesterol, a więc przeciwmiażdżycowe, ale właśnie też jest typowym takim związkiem, który oczyszcza jelita z zalegającej treści pokarmowej, przez to zwiększa wchłanianie substancji aktywnych, no i oczywiście działa też jako substrat dla drobnoustrojów jelitowych. Takim bardzo powszechnie przez nas spożywanym gatunkiem grzyba jadalnego jest oczywiście pieczarka dwuzarodnikowa. Teraz mamy jej jeszcze drugi gatunek, dużo ciekawszy, pieczarkę brązową, która ma mniej wody, ma jeszcze więcej właściwości leczniczych. Natomiast oczywiście oprócz polisacharydów, beta-glukanów i chityny ma również takie substancje, które wchłaniane w jelitach są bardzo dla nas ważne i poprawiają stan organizmu, a przede wszystkim bardzo silne antyoksydanty, takie jak ergotioneina, to jest substancja, która zachowuje się tak jak witaminy, dlatego że organizm saka jej nie produkuje, natomiast musi ją mieć dostarczoną z pożywieniem i związek ten ma działanie, on się magazynuje oczywiście w narządach, które są narażone na stres oksydacyjny, więc przede wszystkim w wątrobie, nerkach, w siatkówce oka. I jest to nasza naturalna tarcza przeciw wolnym rodnikom, właśnie taka, która w organizmie, tak jak powiedziałam, musi być magazynowana. Pieczarka zawiera też substancje antybiotyczne, jak agarodoksynę, która działa przeciwprątkom gruźlicy, więc właśnie takie zastosowanie jest wykorzystywane, również przeciwgrzybiczo, jest to doskonały surowiec suplementujący praktycznie, jeżeli pieczarkę się spożywa codziennie, to można suplementować
zapotrzebowanie na witaminę D3, bo jest to jedno z najlepszych chyba źródeł, jest to jedno z najlepszych źródeł witaminy D3, jaki mamy w naturze. Boczniak cytrynowy, również wybitne działanie immunostymulujące, prebiotyczne, antyoksydacyjne, ale też przeciwmiażdżycowe, ponieważ wszystkie boczniaki zawierają naturalnie lowastatynę, a więc substancję znaną z farmakologii, z oczywiście otrzymywaną syntetycznie w działaniu przeciwmiażdżycowym. Tutaj naturalna lowastatyna, która ma znacznie mniejsze działanie uboczne jak ta pozyskiwana syntetycznie. Jednym z topowych gatunków, które oczywiście mając działania prebiotyczne, bo polisacharydy, bo ma polisacharydy z grupy beta-glukanów, wybitne, tak jak wszystkie grzyby, białko, które również wolne aminokwasy egzogenne, z grupy też takich jak tryptofan, 5-hydroksytryptofan, które bezpośrednio po wchłonięciu się do krwiobiegu w mózgu są przekształcane do serotoniny i melatoniny, czyli naturalnych nowoprzekaźników o działaniu przeciwstarzeniowym, regenerującym czy przeciwnowotworowym, to ma jedną niesamowitą substancję, glikoproteinę, którą nazwano NGF, z angielskiego Nerve Growth Factor, która ma bardzo znaczące działanie regenerujące neurony. Przez to nie tylko ten gatunek jest stosowany jako gatunek regenerujący neurony w mózgu, czyli właśnie można powiedzieć regenerujący mózg, ale też który robi w tej chwili ekstrakty z tego gatunku karierę w lekach, czy w profilaktyce, może to lepsze słowo, chorób neurodegeneracyjnych. Oczywiście polisacharydy znajdziemy też w roślinach. Jednym z gatunków bardzo ciekawych, pochodzących z Ameryki, w sumie znamy 9 gatunków jeżówek, 3 są stosowane leczniczo, oprócz jeżówki purpura jeszcze wąskolistna i blada. Jest to roślina, która oprócz tego, że jest oczywiście bardzo piękna, zarówno w zielu, jak i w korzeniu zawiera wiele substancji czynnych. Najważniejsze to są 4 grupy, a przede wszystkim to są właśnie polisacharydy, to są pochodne kwasu cynamonowego, to są bioproteiny, alkamidy. W każdym bądź razie synergizm tych substancji powoduje właśnie bardzo znaczące działanie, nie tylko prebiotyczne, ale przede wszystkim immunostymulujące tego surowca. W tej chwili, z tego roku, badania pokazują też skuteczność tego surowca przeciw koronawirusom. Jeżówka purpurowa pochodzi z rodziny, jest rośliną należącą do rodziny Asterace. To jest jedna z największych rodzin botanicznych, właściwie nie jedna, tylko największa. Zawiera najwięcej gatunków roślin. I jest to rodzina, której materiałem zapasowym nie jest skrobia, tylko inulina. Inulina w odróżnieniu od skrobi jest rozpuszczalna w wodzie i jest polimerem fruktozy. Jest to naturalny surowiec, który pozyskuje się z korzeni roślin z rodziny Asteraceae, po to, aby robić oczywiście, produkować z niego fruktozę po rozcięciu wiązań. Natomiast cały ten związek spożywany w pokarmie, więc na przykład w tej chwili topinambur jest taką rośliną, kiedyś zwane te kłącza topinambura ziemniakami ubogich, w tej chwili są w dystrybucji i w każdym bądź razie jest to błonnik pokarmowy, który oczywiście oczyszcza jelita, zresztą nie można bardzo dużo jeść tych korzeni jednorazowo zawierających inulinę, ponieważ uzyska się efekt przeczyszczający. Natomiast inulina też właśnie jest doskonałym prebiotykiem, jest właśnie doskonana również przez drobnoustroje jelitowe. No i oczywiście celuloza, która jest tym podstawowym budulcowym cukrem roślin, również działanie otruwające, remediujące, oczyszczające jelita i działanie prebiotyczne. Rośliny szczególnie inne, bogate właśnie w polisacharydy, to chociażby dziewanna wielokwiatowa. No, a taką najbardziej znaną, najpowszechniej w preparatach stosowaną, a właściwie czysty też beta-glukan pozyskiwany z owsa, również w tej chwili owiec jest sproszkowany, można zielony, to się tak ładnie w produktach nazywa zielony owiec, ale można stosować właśnie jako dodatek do jogurtu, do zup, do sałatek i uzyska się właśnie to też działanie
immunostymulującej prebiotycznej. Surowcami o wybitnym działaniu, również bogatym, bardzo bogate w polisacharydy, są algi. Algi to są organizmy, które definiujemy jako organizmy wodne o zdolności do fotosyntezy. Z bardzo różnych grup organizmów, bo zarówno są to organizmy roślinne, jak i bakterie, jak i protista roślinopodobne. Działań ze względu między innymi na zawartość polisacharydy, ale wielu innych silnie działających substancji naturalnych, bardzo dużo aktywności od antyoksydacyjnej, immunostymulującej, oczywiście hipoglikemicznej, przeciwmiażdżycowej, obniżającej ciśnienie, przeciwbólowej. I algi tutaj, które stosujemy, które w diecie też stosujemy, pochodzą zarówno z gromady brunatnic, jednym z najbardziej znanych polisacharydów otrzymywanych z brunatnic jest laminaryna, i porfiran. Porfiran otrzymuje się z algi, która znana bardzo jest, Aonori, ponieważ ta alga jest stosowana przede wszystkim do wyrobu tego papieru algowego do sushi. Porfiran, który został właśnie wyizolowany z Aonori, który jeżeli jemy ten papier, przecież nie tylko można jeść w sushi, ale go można też kruszyć i też dodawać do zup czy do jakichś sałatek, ma w tej chwili udowodnione, oprócz tych typowych działań polisacharydowych, działanie antynowotworowe. Kolejnym polisacharydem pozyskiwanym z algi jest kwas hialuronowy. Historycznie pierwszym źródłem do uzyskiwania tego polisacharydu już heterogennego, były grzebienie kogucie, no ale niestety ten kwas hialuronowy był dość niebezpieczny dla pacjentów, ponieważ zawsze był zanieczyszczony białkiem zwierzęcym, a więc silnie alergizował. Kwas hialuronowy pochodzący z alg właśnie nie ma tego, nie niesie tego ryzyka, więc jest w tej chwili szczególnie cenny. Oczywiście kwas hialuronowy ma aplikację nie tylko, jest ważny jako coś, co możemy spożywać, ale też jest bezpośrednio w ortopedii używane dostawowo, w kosmetykach, także bardzo wiele zastosowań. Tutaj jest przykład takiej żywności algowej, tak zwanego kombu. To są takie kruche, bardzo pyszne algi. No i oczywiście krasnorosty. Tutaj na zdjęciu jest Chondrus crispa, krzęśnica, która jest przede wszystkim źródłem agaru. Agar, czyli to jest akurat polimer galaktozy, bardzo podobnie zbudowany łańcuch do łańcucha skrobi, tylko w skrobi mamy oczywiście glukozę, tutaj jest galaktoza. Związek, który przede wszystkim zrobił karierę w biotechnologii, ponieważ jest używany do stestowania pożywek. Właśnie ma właściwości żelujące, ale te właściwości są o tyle ciekawe, że agar nie ulega rozkładowi pod wpływem temperatury, więc właśnie może być sterylizowany. Ponadto jest używany właśnie w przemyśle spożywczym do wypełniania do produktów, zwłaszcza takich, które mają działać przeciw otyłości. Jest stosowany też jako substancja przeczyszczająca, jest stosowany jako substancja również poprawiająca konsystencję, także zastosowań ma bardzo wiele, ale jeżeli jest w produkcie, to też właśnie ma to działanie probiotyczne. Sałata morska, bardzo ciekawy właśnie alga, która w tej chwili już też u nas jest do kupienia. Dietetyczne walory, no przede wszystkim właśnie bogactwo polisacharydów, ale też ciekawych białek, takich jak chociażby osaina, która stymuluje syntezę kolagenu, stymuluje fibroblasty, też hamuje elastazę, więc taka substancja, która jest wykorzystywana bardzo powszechnie również w kosmetologii, ale też do regeneracji, do gojenia blizn. No, algi jednokomórkowe, ale tutaj już mamy oczywiście zielenice roślinne, czyli chlorella vulgaris, która oprócz oczywiście bardzo wysokiej zawartości polisacharydów jest doskonałym źródłem chlorofilu, czyli również magnezu, który jest składnikiem tego barwnika. Jeżeli chodzi o zawartość magnezu i chlorofilu, to ma
znacznie więcej niż pokrzywa. Tikaio Kashić Depro uznawał za najlepsze źródło magnezu. Magnez ma pierwiastek, który jest dla prawidłowej funkcji układu nerwowego niesamowicie ważny. Ponadto świetne źródło luteiny, związków indolowych, również antyoksydantów, takich jak kwasy fenolowe czy kwasy tłuszczowe. Bardzo często chlorellę jak gdyby poleca się stosować razem z, tam to mówiłam, że jednokomórka roślinna, ale łączyć z Arthrospira platensis, czyli spiruliną, która jest jednokomórkowym organizmem, jest bakterią, jest sinicą. W tej chwili powszechnie uprawianą, ponieważ pochodzi, właściwie to Indianie byli tymi pierwszymi, którzy poławiali spirulinę i stosowali w diecie, wyrabiali z nich ciastka. Natomiast w tej chwili tutaj jest zdjęcie z lotu ptaka, to są wybrzeża Florydy, gdzie w ogromnych silosach, bo te małe takie punkciki białe to są fabryki, natomiast te ogromne silosy to są silosy, w których ten jednokomórkowy organizm jest produkowany. W Ameryce w tej chwili w restauracjach jest ona podawana jako taki jak gdyby zastępnik mięsa, ponieważ zawartość aminokwasów, zresztą podobnie jak i ta sama sytuacja jest z grzybami, że zawartość egzogennych aminokwasów, takich jak fenylalanina, tryptofan i związków też indolowych jest, pozwala na to, aby stosować ten pokarm jako zastępnik mięsa zwierzęcego. Zresztą karierę spirulina rozpoczęła w momencie, kiedy była stosowana w programie NASA jako pożywienie dla kosmonautów. Jeżeli chodzi o zawartość związków, które są właśnie w spirulinie, to bogactwo właściwie wszystkich związków powoduje, że jest to prawdziwe panaceum na bardzo wiele schorzeń. Przykładowo w spirulinie znajduje się 100 razy więcej beta-karotenu niż w marchewce, 12% to witamina B12 w suchej masie. No i oczywiście, jeżeli by się zastanawiać nad związkami, które wpływają na kondycję naszego organizmu, które są powiedzmy związkami, które warunkują prawidłową funkcję również mózgu, to wiele grup, przede wszystkim takich jak puryny, czy różne antyoksydanty z grupy związków indolowych, antocyanów, flawonoidów, fenoli, oczywiście witamin, czy biopierwiastków, jednym z takich w tej chwili, prawda, o których się najwięcej mówi, które nam dostarczają surowce naturalne, to przede wszystkim grzyby, to cynk, selen, magnez, miedź. Oczywiście działanie tych surowców, które prawidłowo wchłonięte do krwiobiegu przez enterocyty docierają do mózgu, to przede wszystkim ich działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych, więc w ten sposób zwiększanie przepływu krwi przez mózg. Między innymi właśnie soplówka tak działa, działania antyoksydacyjne, neuroochronne, neuroprotekcyjne, chroniące właśnie neurony przed uszkodzeniami. To, co wspominałam, właśnie również te biopierwiastki, które są bardzo ważne, ponieważ te zależności z upośledzonymi funkcjami mózgu są spowodowane ich niedoborami. Przyprawy, no przede wszystkim imbir, bogactwo też polisacharydów, witamin, olejków, wybitne działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, Crocus sativus, szafran, którego aż 150 tysięcy kwiatów trzeba, żeby kilogram tej przyprawy uzyskać, a jego działanie po przedostaniu się do mózgu, działanie przeciwdepresyjne jest porównywalne do stosowanej najczęściej jako modelowy związek depresji do imipramini, safrana, tak działa. Z tym, że najlepsze są całe ekstrakty, a najlepiej stosować ten surowiec po prostu jako przyprawę. Oczywiście chmiel. No i proszę Państwa, na zakończenie kawa, która warto, żeby była w diecie, oczywiście kawa zaparzana w sposób tradycyjny, w takich kawiarkach, gdzie po zalaniu gorącą wodą wrzątkiem zmielonej kawy zlejemy tą kawę z nad osadu i w ten sposób zaparzona kawa świetnie działa, bo kofeina, która w niej się znajduje, rozszerza naczynia mózgowe i w ten sposób następuje dopływ większej ilości krwi, większej ilości tlenu, większej ilości glukozy, składników odżywczych
które będą wpływały na pracę mózgu. Oczywiście synergizm tutaj bardzo ciekawy z soplówką i soplówka często razem z kawą właśnie w preparatach, taka kawa z soplówką jest na świecie stosowana, można oczywiście samemu sobie soplówkę dodawać też do kawy i to działanie takie regenerujące, wzmacniające, przeciwzmęczeniowe jest bardzo wyraźne. Proszę się nie bać kawy, bo włoscy naukowcy wykazali, że dawką toksyczną dzienną jest 2000 filiżanek espresso. Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę.